Siema, na moim imieniu jestem Maraz, witam was w kolejnym odcinku, kolejnym projekcie na moim kanale, czyli Dawnstar w panowaniu gigantów, czy jakoś tak. Słuchajcie, długo myślałem nad zakupieniem tego DLC i powiem wam, że spróbujemy krótką serię na tym poprowadzić. Ja uważam, że jest nieco lepiej jak podczas ostatniej gry z Dawnstarwa, podstawki. Jest nieco lepiej. Doszło kilka nowych patentów. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No i cóż, ludziska. Zrobimy sobie taką krótką serię. Tego pana już znamy. Nie wiem, jak uda się długo przeżyć, to fajnie. Jak krótko, to wtedy pomyślimy nad drugą częścią. Zrobienia w razie W projektu. Czyli zaczęcia od początku. I powiem, że może być ciekawie. Ale pozbierajmy troszeczkę rzeczy. Przydałoby się krzemień poszukać na wykonanie siekiery. No, pierwszy dzień będzie mocno pracowity. Tym razem, ludziska, wiem, jak budować bazę, jak ją doprowadzić do ładu. No i cóż, trzeba kombinować. Nic nie poradzę. No, widzę, że z siekierką może być problem. Nasionka się przydadzą. Nie, ludziska, jak znajdziemy jaskinię, może zejdziemy do jaskini. Bo zazwyczaj przy jaskiniach znajduje dużo rzeczy, typu namiot, farma. Może się to wszystko przydać. Okej, mamy troszkę kwiatków, też się przydadzą na zrobienie wianka. Okej, w razie co na pochodnie jest. Tam jeszcze marchewka przyda się do pania króliczków. Na pewno z jednej rzeczy będzie wykonanie plecaka, też to będzie podstawą. O, jest i krzemień, czyli flint. Okej, możemy wykonać pierwszą siekierkę. Tu będę bardziej oszczędzał na duże drzewa. Okej, mamy bagna, to mnie nie bawi za bardzo. Jeszcze musi zacząć padać. Może się uda nie namąknąć. Aż nadto. Okej. Na początek chyba wystarczy. Dobra, zobaczmy, jaki mamy duży teren przed sobą. No, troszeczkę tego jest. Pobiegniemy w tamtą stronę. Okej, tam muszę się dostać. Dużo choinka. Czemu to musi padać akurat teraz? Okej. Mamy jagody, przydadzą się. No, trochę więcej tego lutu by się przydało. Okej, oczywiście szyszki też się przydadzą. Jest i flint, świetnie. Nawet dwie sztuki. Bardzo przydatne.
Ok, czy ja mogę w końcu wykonać wianek? Nie, ale mogę wziąć sobie zrobić... Ok, chroni mnie przed zimnym i upałem. Zobaczymy, na razie tego nie potrzebuję. Okej. Zobaczmy, co my tu mamy. Na tą ścieżkę przydałoby się dostać. Dobra. Jeszcze jedno drzewo możemy ściąć. Oj, super, przestało padać. W końcu. No, ale potem będę musiał pomyśleć nad wykonaniem jakiegoś parasola. Okej, mamy kreta. Am, niam, niam, niam. O, mamy... żarełko. Okej, i mamy sawannę. Bardzo dobrze, przyda się. Ale nie za duża. Ta sawanna coś. No, zbieraj to. Ja cię proszę. Okej, tu mamy kilka ścieżek. Jest i kamień, który się przydałoby wydobyć. Okej, się robi ciemno już pomału. Dobra. Tyle siekiery. Okej, co tu mogę zrobić? Ile potrzebuję? 12 kamieni do zrobienia ogniska. Dużo. Młotek. Pułapka na króliki. Osłonka z... znaczy zbroja z trawy. Wianka jeszcze nie zrobiłem. Chwilę sobie... a, sobie możemy teraz wykonać go. Nic się nie stanie. Okej, gdzieś tu była parasolka chyba, ile pamiętam. Perrynka. Nie wiem, weźmiemy tą... siarkę czy coś, jak to się nazywa. Akurat noce tutaj nie są zbyt dużym wyzwaniem. Na początku rozgrywki, bo... jesteśmy na okresie wiosny, coś takiego, lata. Dzień się wydłuża. Okej. Może się wy... pokażę ten krecik. Dobra, dorzućmy jeszcze troszeczkę paliwka. Super. Weź tą trawkę. No i come on, nie się kończy ten pierwszy dzień naszej przygody. Super. Kwiatki. I mamy robaczą, nie wiem, dziurę. Jak to tam nazwać? Okej, czyli nic tutaj nie ma ciekawego. Są drzewa kasztanowe. Możemy troszeczkę pobrać. No z nimi jest mały problem. Przy ścinaniu mogą pokazać się potworki. Music się już odpowiednio załączył. Fajna melodyjka. Okej, tylko z dużych wypadają kasztany. Wiecie co? Przydałoby się zrobić skok. Wiary. Gdzie jest ta dziura? Tutaj. Ciekawe, gdzie nas to wywali. Świetnie. Dlaczego miejsca sobie nie mogłem wymarzyć? Z kamieniami.
Czyli czeka nas też, kolejny dzień ciężkiej pracy. Może troszeczkę złota się uzbiera. Dobra, polecimy na poszukiwanie złota, zrobimy sobie zaraz tutaj gdzieś pierwszą bazę. Jest i kopalnia. Złota. Bardzo przydatna swoim... swoją drogą. Przydałoby się też załatwić checkpointa. Ale to będzie inne moje wyzwanie. Dobra, super. Tak, zaraz się ściemni. No, szybko mija dzień z początku. Na ciężkiej pracy. Okej, tu mamy wodę, tak? I dobrze, żeby to było sobie zrobić gdzieś blisko tej miejsca ucieczki. Tą naszą bazę. Ale co, żeby szło szybko nawiać. Ale powiem wam, że teren dosyć zacny mi się trafił. Okej, troszeczkę jeszcze flinta pozbieramy i kamieni. A w sumie trochę drzew jest, może wykonamy sobie potem jakąś własną farmę na drzewa. Świetnie, dobra, to myślę, że tutaj zrobimy swoją pierwszy punkt wypadowy. Dobra, poszukajmy jeszcze troszeczkę lutu do zebrania. Już pomału się głodni robimy, będę musiał upiec na ognisku te jagody. Może jeszcze troszeczkę złota nie zaszkodzi. Ludziska farmy wszelkie będę budował przy właśnie tych dziurach. Ewentualnie jakiś... nie wiem, save pointach. Ja po prostu nie zaczynać nic od zera. Okej. Pozbierajmy trochę tego szmelcu, co leży na ziemi. Lutuj, lutuj, nie dyskutuj, Maras. Okej, krecik tam siedzi, dobra. No to nie jest ludziska, zakładam swoją bazę. Dobrze, że tu lód jest w okolicy. Dobra, światło. Budujmy ognisko. Nauka. Maszynka do konstruowania. Struktury. Nie. To mi niepotrzebne. Okej, cegły. W sumie tutaj możemy zrobić sobie fort ceglany. Co tu mogę jeszcze wykonać? Szpadel. Może się przydać. Deski bankowo. To wywal tutaj. Dobra, deski możemy sobie teraz naprodukować w tym miejscu. Skrzynka, ile potrzeba? 3 deski.
Okej, nieźle. Dobra. Ile możemy tutaj wyrzucić? Flint sobie zostawię. Przynajmniej nie padnę z głodu. Nieco, nieco. Sadzonki nie, marchewki troszeczkę można sobie upiec. Żeby pobrać sobie... Okej, jestem trochę przemoczony. Trochę za bardzo. Okej. Musi lać akurat dzisiaj. Jak tu kreta złapać? To teraz jest pytanie. Aha, dobra, pochowam sobie parę rzeczy do skrzynki. Na razie tych rzeczy nie potrzebuję. No cholera, jeszcze będzie lało. Jak na złość. Dobra, pokopmy trochę. Kilof. Ale chyba przestaje lać. Co mnie bardzo cieszy. Dobra, więcej kamieni nie zaszkodzi, złota tak samo. Wykonamy sobie... kamienny mur. Pomału trzeba było się rozglądać jeszcze za sawanną. Zamarzamy. Niedobrze. Bo się tak to zaraz zginę. A to mi się nie uśmiecha. Okej, kryzys zażegnany. No i przestanie lać w końcu. Będę musiał się wysuszyć i zrobić w końcu jakiś, nie wiem, parasolkę czy coś w tym guście. Okej, dobra, chodź, idziemy się ogrzejemy zaraz. Okej, teraz szybciutko spada. Przemarznięcie naszego bohatera. Trochę go wysuszymy. Dość szybko. Co mnie bardzo cieszy. Dosyć nie ma takiego problemu, że zmoknięte drewno trzeba wysuszyć. Dobra. A nasz bohater nadal jest przemarznięty chyba. A już nie, dobra, nice.
Dobra. Jak się weźmie do roboty, to trochę mu się cieplej zrobi. Okej, trzeba było jeszcze zapolować za żarciem. To też może być problem. Widzę, że mało jest tutaj w okolicy jagód. Będę zrobić sobie większą wycieczkę i to bardziej ten temat ogarnąć. Na razie tu jest zacny kamieniołom. O, dobra, siekierka. Też mnie zaszkodziło, żeby dziś przenocować w lesie. Trochę z dala od naszej bazy. Dobra, tamto miejsce zostawimy w spokoju. Dobra, 30 kamieni możemy trzymać w jednym staku. Trochę mało. Mogę do 50 wszystko doprowadzić, no ale... Cóż, wszystkiego mieć nie można. Jestem ciekawy, po co jest... ta siarka, czy jak to tam nazywać, to nitro, nitrinę. Okej, może coś tu będzie... W pobliżu jakieś kamienie. Warto to opędzlować. I chyba ludziska na czwartym dniu zakończymy sobie nagrywanie. Jak mi się bynajmniej wydaje. Okej, dobra, wracamy do naszej norki. A jagody, albo wiecie co, będziemy może... Fucking shit. Okej, udało się. W ostatniej chwili. No, daleko nie wylądowaliśmy od naszej... przystanie, ale mi zabrakło... trawy. Będzie tą trawę pozbierać. Nieszczęsno, no na razie to... A, trawa też jest przemoczona, widzę, po deszczach. Ciekawy motyw. Okej. Dobra, jakoś trzeba się przeżyć ten jeden dzień. A, mamy szpadel, jeszcze możemy skorzystać z okazji i powykupywać to. No czemu by nie? Tak samo bym mógł wykopać sadzonkę tego... tej jagody i posadzimy to potem u siebie. Gdzieś koło bazy. No i cóż, ludziska. Niech mija ten dzień cholerny. Okej. Będę musiał wykonać jeszcze jedną skrzynkę na kamienie. Flint i takie tam rzeczy. Ale to ludziska później. Tak więc już, ja wam tutaj podziękuję w tym odcinku. Tak więc ja bym Maras. Komentujcie, oceniajcie, trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć.